Tak, broń Boże, bo to zawsze niegrzecznie. Szanowni Państwo, jest taki stary dowcip. Stary, harcerski dowcip. Przychodzi harcerz do lekarza z wielką, opuchniętą twarzą. Lekarz się pyta, co się panu stało? A on mówi, pszczoła. Lekarz mówi, urządliła? Nie, druk drużynowy łopatą zabił. Dlaczego mówię? Ustawa o ziemi to jest dokładnie ten sam przykład. Tak tam zaserwowali ochronę polskiej ziemi. Dlaczego o niej mówię? Bo tyle polskości, co polskiej wsi, szanowni państwo. Ja tu widzę samych mieszczuchów. Ja mieszczuchem nie jestem, bo pod PGR-em byłem wychowany. I wiem, że tyle Polski, co polskiej wsi. Program jest likwidacja polskiej wsi. Więc pod pretekstem ochrony polskiej ziemi zrobiono tak, że chłop jest chłopem pańszczyźnianym. On tej ziemi nie może ani sprzedać, ani kupić. Chyba, że we własnej gminie. I teraz wyobraźcie sobie, ja to kiedyś mówiłem, ale będę powtarzał, nie wszyscy słyszeli. Wyobraźcie sobie, że ten młody człowiek z tą flagą budzi się pewnego dnia i chce być hodowcą krów. Kończy kursy, ma pieniądze, wujka w Ameryce, daje mu kasę, mówi, zakładaj hodowlę krów. Idzie kupić ziemię i nikt się nie kupi. A jest z Polki matki, z Polaka ojca, w Polsce urodzony. Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa mu zabrania kupowania tej ziemi. On musi kombinować. Musi 5 lat fikcyjnie się zameldować w jakiejś gminie, albo się ożenić z jakąś kobitką wiejską. Nie da Polak rady kupić w Polsce ziemi. Chyba, że on z siebie zrobi związek wyznaniowy, to wtedy kupi. Albo wstąpi do jakiejś korporacji, bo korporacja kupi. To pytam się, zaczął się proces likwidacji polskiej wsi. Jest przy przygotowaniu ustawa, że rolnik nawet nie będzie mógł zabić świni, którą sam uhoduje, pod pretekstem afrykańskiego pomoru świń, bo grozi mu za to 3 lata więzienia. Następny projekt jest, że kury nie będą mogły chodzić. Do czego to prowadzi, szanowni państwo? Do wyludnienia wsi. Starzy umrą, młodzi na wsi nie zostaną. Uwierzcie mi, mleko się bierze od krowy, nie ze sklepu. I ten proces za 10 lat będzie nieodwracalny, szanowni państwo. Nieodwracalny. Poza tym ludzie na wsi, żyjący z biologią, żyjący z rytmami przyrody, nie są skorzy do tego, żeby dawać wiarę różnym pomysłom, które powstają w głowach przeróżnej maści polityków. Nie wierzą, strukturalnie nie wierzą. Nasi wrogowie mówią, że polski chłop jest durny, dlatego nie wierzy w nowoczesność. Polski chłop wie, że krowa ma gdzieś loty na Marsa, odkrycia następne, jeszcze nowe smartfony. Krowie trzeba dać żreć, łajno trzeba spod niej wynieść, mleko trzeba wydoić. Jak zaginie ten element, to po nas, szanowni państwo, będziemy żarli łajno. Łajno z zagranicy. CETA. CETA już weszła. Nagrywaliśmy tu w tym miejscu z sumieniem narodu kiedyś, kiedy 311 posłów w Sejmie zagłosowało za przyjęciem CETA. To był listopad tamtego roku. A teraz w Unii Europejskiej posłowie z PiS-u, z PO zagłosowali za CETA. Przeciwko CETA było tylko kilka osób, mężnych Polaków. Podejrzewam, że którejś nocy, z soboty na niedzielę albo z piątku na sobotę, PiS zbierze się w tym budynku i uchwali CETę. I się nie dowiemy. Powiem państwu, o CETie można długo, ale powiem państwu, czym grozi CETA przedsiębiorcom. Czy ktoś prowadzi firmę jakąś? Jest tu ktoś, kto prowadzi firmę? Jest tam. Tak? Kolego, posłuchaj. Produkujesz coś. I pewna korporacja przygląda się tobie i mówi, ty, ten facet produkuje i dobrze sprzedaje. Ty, a to nie jest nasze? No nasze. No to zgodnie z umową CETA zgłaszają, że on ukradł to coś, co on produkuje, ukradł im pomysł. Kiedyś do sądu odbyłaby się rozprawa, wydano by wyrok, albo by wygrał, albo by przegrał. Ale do czasu wyroku dalej by funkcjonował. Teraz zgodnie z CETą, szanowni koledzy i koleżanki, blokuje mu się konta, produkcję i do wyroku facet nic nie może. Tak się załatwia Polaków, szanowni państwo. Tak. Tak się załatwia. Zaraz oddam ci głos, poczekaj. Tak się załatwia Polaków. I takich małych min, które urywają ręce i nogi, jest, szanowni państwo, mnóstwo. Nawet o tym nie wiemy. A wiecie dlaczego nie wiemy? Bo dziennikarze, jak powiedział pan mistrz
Stanisław Michalkiewicz to zwykłe śmierdzące gówno, które trzyma w tajemnicy te informacje, które się nam należą jak psu miska. Informacja to broń. Jesteśmy zdezinformowani regularnie, nie wiedząc, czas płynie, przeciwnik się bardzo mocno przyczółkuje u nas w Polsce. Ja myślę tak, czas na rewolucję narodową, cokolwiek to znaczy. Nie potrafię teraz wyłożyć, co to znaczy rewolucja narodowa, a spróbuję. Czas na solidarność Polaków z Polakami, ale nie polskojęzycznych Polaków, tylko Polaków, którzy się czują Polakami naprawdę. Nie poststalinowski pomiot, który łazi po Warszawie i krzyczy, że Polska jest tutaj, bo to nie ma nic wspólnego z Polską, oprócz tego, że on mówi po polsku. Nie Ukraińcy, którzy mówią świetnie po polsku, bo tu jedli polski chleb, tu chodzili do polskich szkół i są nie do odróżnienia. Nie do odróżnienia. I pewnego dnia się obudzimy, że w radach gmin, radach miejskich nie ma Polaków. Znaczy są w niewielkiej ilości. Ale będziemy przecierać oczy ze zdziwieniem, dlaczego władze miasta podejmują działania, które są na szkodę narodu polskiego. Prosta odpowiedź. Jeśli tak jest, no to działają, to nie są Polacy. I co z tego, że mówią po polsku? Mam dawać przykłady? Prezydent Warszawy ponoć nie jest Polką. Hejka. Proszę Państwa, czas na rewolucję narodową. Państwo mamy. Odwrotnie niż mówił Dmowski. Dmowski mówił tak, kiedy państwa nie ma, naród musi być silny. Mamy państwo, ale naród słaby. Jesteśmy rozproszeni. Ta organizacja, organizacja Alicji, Zjednoczeni dla Polski. Piękne hasło. Tylko zobaczcie, jak rak się rozprzestrzenił w naszym organizmie i nie da się nam zjednoczyć. Prawo i Sprawiedliwość. Mógłbym mnożyć nieskończoność uchwały i ustawy, które demaskują tę organizację jako partię niepolską. To nie jest ani nasze prawo, ani nasza sprawiedliwość, szanowni państwo. I teraz, kim jestem ja, mówiący takie słowa? Ksenofobem? Rasistą? Człowiekiem, który produkuje mowę nienawiści? Przypomina mi się piosenka takiego barda, dzisiaj ma 60. rocznicę urodzin. Kaczmarski się nazywał. On powiedział tak, patrzę na portret królów polskich, kapłanów durnej tolerancji. Patrzę na portret królów polskich, kapłanów durnej tolerancji. To nas zabija. Durna tolerancja, szanowni państwo. Tolerancja, która nas niszczy. Co to jest tolerancja dla Polaków? Dla Polaków to jest tolerancja, że bierzemy baty w twarz, ciągle przepraszamy, ciągle się cofamy, ciągle musimy coś udowadniać. Ja już wiele razy udowadniałem, że nie zabiłem żadnego Żyda w Oświęcimiu w czasie II wojny światowej. Nikogo nie obchodziłem, że urodzony jestem w 60. roku. Jestem sprawcą tego mordu. Ile mogę? Od tego się zaczyna. To jest ta propaganda wstydu. Wstyd być Polakiem. I dalej. Jeśli Polak, to katolik. Jeśli katolik, no to rzymski katolik. Tylko, że stara Polska, stare polskie przysłowie mówi dłużej klasztora niż przeora. No więc jest kościół katolicki, ale hierarchowie katoliccy to czy oni tacy święci są? Mam rzucać nazwiskami? Sztandarowe nazwisko wezmę nieświętej pamięci biskup Życiński. Toż to kanalia była. Co on miał wspólnego z biskupem rzymskokatolickim? Ano nic, tylko sutannę i piuskę, ale z pozycji swojej wysokości nauczał nas o tolerancji, o miłości. Ja wam przypomnę, jak on mówił. On mówił tak. Bracia w miłość. Była cała jego wykładnia. Ja protestuję. Rewolucja narodowa to jest, że nie będziemy się pali wreszcie, walnąć w stół i powiedzieć fara, z tym się nie zgadzamy, z tym się nie zgadzamy. Tu jest ciemnota. My się ciągle boimy. Boimy się, wiecie dlaczego? Bo chcemy być kulturalni. Chcemy, żeby nas dobrze odbierano za granicą. Moi wychowawcy mówili, Wojtuś, czyniaj to, jak na ciebie patrzą Anglicy, Francuzi, Amerykanie, bo są funta kłaków niewarci. Czyniaj na to, co o tobie mówią. Ja jestem chłopak z PRL-u i widziałem ten PRL. Nazywa się mnie PRG-owskim bytlakiem, PRL-owską świnią, sowieciarzem i tak dalej. Ale ten PRL budowali moi dziadkowie i moi rodzice.
i to była Polska, tworzyli wartość dodaną z niczego. Pamiętam, pod Bolesławcem stworzyli fabrykę fiolek i ampułek i Unitrę. Z niczego, ze ścierniska. To nie był bantustan, ale nie wolno tak mówić. Bo ten, kto chwali PRL, to kim jest? Komuchem jest, Moczarowcem jest, Grunwaldowcem jest. Myślę, że dosyć już tego. Ja się nie obrażam ani za Moczarowca, ani za Grunwaldowca. Wisi mi to. Większość młodych ludzi nawet nie wie, o czym mówię. To państwo, którzy macie siliznę na twarzy, wiecie, o czym mówię. Czas się wyzwolić z tego, że coś na nas rzucą, a my się będziemy bali, że nas tym oblepią. W 89 roku naród polski przegrał wojnę. Przegrał wojnę ze wszystkimi konsekwencjami przegranej. Ale straszna była sytuacja tej przegranej wojny, bo naród polski myślał, że wygrał. Że wygrał wolność, wygrał Europę, wygrał paszporty, wygrał 100 tysięcy serków w sklepach. Nic nie wygrał. Wygrał konsumpcję. Konsumpcję. Emigracja Polski jest tego najlepszym dowodem. Po co pojechał Kaczyński do Wielkiej Brytanii spotkać się? Pan Kaczyński! Pan Kaczyński schowany za babską spódnicą. Wycierający za tej spódnicy jak Bobek z Muminków. Pamiętacie Muminki? Jest tam taka postać Bobek. Ten, kto nie zna, to niech sobie zobaczy. Dla mnie to Bobek. Wygląda za spódnicy pani Szydło. Pojechał do Wielkiej Brytanii. Pytanie po co? Koncepcje są różne. Mój kolega psychiatra, umysł przeziorczy i głęboki, tak złośliwy, że go nienawidzimy, ale jednocześnie kochamy. On działa jak wiadro zimnej wody na nas. Powiedział, to proste. Pojechał do Wielkiej Brytanii, żeby błagać premierową Wielkiej Brytanii, żeby Polacy do Polski nie wrócili. To jest logiczne. Bo co się stanie, jeśli Angole w swojej głupocie tak przykręcą śrubę na korzyść Pakistańczyków i tej innej hołoty muzułmańskiej, bo tam już mają mera Londynu, który jest Pakistańczykiem. Pakistańczycy to nie są puszyste kotki, szanowni państwo. I Polacy zaczną wracać. Tam skażeni rzeczywistością brytyjską. I zaczną wchodzić do partii politycznych. Zaczną wchodzić do rad gmin, rad osiedli, rad miejskich. I powiedzą, zaraz, fara, nam się to nie podoba. No będzie problem. Będzie problem dla PiS-u, będzie problem dla PO. Bo oni już tam nauczeni, nie mają łusek na twarzy. Więc lepiej, żeby oni byli tam. Lepiej, żeby wszyscy młodzi koledzy, którzy to są, też byli tam. A nie tu. Bo kiedyś to powiedziałem i będę powtarzał. Ta ziemia jest przeznaczona dla innego narodu. Dla innego narodu. Powiedział Michnik w telewizji australijskiej. Polacy to stado baranów. Rozrobimy ich Ukraińcami. I tak będzie. Biologia Ukraińców jest silniejsza niż biologia Polaków. Naturalne. Przyjeżdżają z biedy, z wojny. Będą pracować za pół pensji, za 3/4 pensji. Będą się rozmnażać. I pewnego dnia, nie wiem, za 5 lat, za 10 lat, sięgną po władzę. My się usuniemy, bo my się ciągle usuwamy, bijąc pokłony w stronę Jasnej Góry, myśląc, że cały nasz patriotyzm to są ukłony w stronę Jasnej Góry. W porządku! Ukłony w stronę Jasnej Góry jak najbardziej. Ale to nie znaczy, że nie możemy w mordę z pięści dać. Proszę państwa, jestem starym facetem. Nie tak stary. Nie chciałem się pchać do żadnej polityki, przysięgam wam. Tylko mnie ta wojna, która wisi na włosku, do tej polityki wepchnęła, bo to jest następny temat. Następny temat. Na szczęście Matka Boska czuła, bo ministrem obrony narodowej jest człowiek karykatura. Nie będę nic o nim więcej mówił. Człowiek karykatura, który swoimi czynami potwierdza, że jest karykaturą człowieka. Już nie mówię o tym, że rozmawiam z żołnierzami, z oficerami, którzy się łapią za głowę, co się dzieje. Ale żebyście nie myśleli, że ja tylko inwektywy pod jego adresem mówię. Widziałem transmisję z żagania, kiedy przyjechało wojsko amerykańskie do Polski. I stoi minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i mówi do nich taki tekst, możecie zobaczyć, jest na internecie. I on nie widzi niestosowności tego tekstu. Mówi tak, dzięki temu, że wy jesteście tutaj, do żołnierzy amerykańskich, to nasza armia może być w Afganistanie i w Iraku. Dzięki temu, że wy jesteście tutaj, to nasza armia może być
tam w Syrii, czy tam gdzieś. Dzięki temu, że wy jesteście tutaj, to nasze okręty są na Morzu Śródziemnym. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! I krom z jasnego nieba nie walnął. I my to przyjmujemy. Zobaczcie, jak jesteśmy pięknie rozgrywani. Jak ja słyszę mojego sąsiada, inteligentnego człowieka, który mi mówi: no co, panie Wojtku, teraz możemy spać spokojnie, Amerykanie są w Polsce. To co mam zrobić? Ręka mi się w pięść, ale nie będę bił sąsiada. Sąsiada się nie bije. W czasie okupacji, jak byli ludzie wykonujący wyroki śmierci, to wysłano ich do innego miasta, żeby przypadkiem nie musieli stanąć oko w oko z sąsiadem i nie wypalić mu w łeb. W naszym ciele są komórki rakowe obcego narodu. Dwóch obcych narodów, którzy działają na szkodę państwa. Mówię jak skrajny nacjonalista. Ja pragnę zdrowia, pragnę rewolucji narodowej, rewolucji polskiej. Patrzę na poczet królów polskich, kapłanów durnej tolerancji. Nie wiem, jak ta robota będzie musiała wyglądać. Czy to będzie weryfikacja historii, podręczników szkolnych. Ukraińcy są lepsi, bo w polskich szkołach, do których chodzą dzieci ukraińskie, młode dzieci ukraińskie, małe dzieci ukraińskie mają elementarz, gdzie napisane jest: ja i Bandera! Ja i Bandera! Kłomby z Ameryki, nieuki, zapomniały, że Bandera dla Polaków to jest jeszcze gorszy niż Hitler. Jeszcze gorszy niż Hitler. Niemcy zabijali po europejsku, w sposób cywilizowany. Ukraińcy zabijali po ukraińsku na 330 sposobów. Nie będę przytaczał, sami wiemy. Przegramy z nimi, przegramy z ich biologią. Rewolucja narodowa, jeśli by się miała toczyć w sposób gwałtowny, byłaby prawdopodobnie dla naszego rodu nieszczęściem. Ale co nas może więcej spotkać, szanowni państwo? Ja widziałem podręcznik amerykański, kolega mi tłumaczył, było napisane w 80-tych latach, było napisane tak, uważajcie, uważajcie, do 1939 roku Polacy wymordowali 6 milionów Żydów i tylko zdecydowana postawa Niemiec hitlerowskich zatrzymała ten mord. I co? Myślicie, że jakiś głąb amerykański będzie to oprotestowywał? A co to dla niego 5 czy 6 lat w tę stronę czy w tę stronę? A on nawet nie wie, gdzie Polska leży. Przylepili nam łatkę morderców, antysemitów. Przylepili nam, że jesteśmy właścicielami obozu Auschwitz. A właścicielem obozu Auschwitz była firma amerykańska, IG Farben. Dziadek Prescotta, dziadek Busha, Prescott Bush z Niemcami pięknie interesy robił. Taka jest prawda. Rewolucja narodowa to jest również cofnięcie się do historii. Ja wiem, historia jest nudna. Nikogo nie obchodzi, ale nie wyczyścimy. Będziemy leczyć tylko objawy, nie będziemy leczyć skutków. Dzisiaj nas jest tu garstka, ale pocieszę was, szanowni państwo. Elita nigdy nie jest duża. Pierwsza kadrowa jest zawsze niewielka. Nie wiem, jak się ta sprawa, właśnie hasło, uwolnić Polaków od psychiatrycznego nękania przez układ zamknięty. Ja czytam w internecie różne sytuacje. Nie wiem, jak reagować, ale po co czytać? Proszę państwa, idę w słoneczny, piękny dzień. Błękitne niebo. Zadzieram głowę do góry. I co widzę? 17 września tego roku. Widzę latające samoloty, zostawiające smugi kondensacyjne. Ja jestem chłopak spod lotniska radzieckiego na Dolnym Śląsku. Widziałem, co to znaczy smuga kondensacyjna odrzutowców wojskowych. Ona się po chwili rozmywa i nie ma jej. Natomiast te smugi, o których cały świat mówi, mówi o chemitralsach, robią krzyżówkę nad Warszawą 17 września tego roku. Są zdjęcia i po chwili mamy takie niebo. Cały świat huczy o chemitralsach, huczy o geoinżynierii. U nas cisza. Każdy, kto podejmie ten temat, jest od razu uznawany za świra. Bo przecież to niemożliwe, żeby nas opryskiwali z nieba. No to co ja widzę, szanowni państwo? Co widzi cała masa innych ludzi? Są programy, są zapytywania rządów, są różne odpowiedzi.
Zauważcie, u nas nie ma opozycji. Opozycja się zajmuje duperelami. Kopią się, jak mówi pan Michalkiewicz, tylko do kolan, do niczego więcej. Można dać nieskończoność. Nie chcę biadolić. Nie chcę biadolić. Nie jestem stworzony do biadolenia. Idą wybory. Idą wybory. PiS się przygotowuje do tych wyborów w sposób bezwzględny. Prawem. Ale jeszcze nie może wszystkiego tak wziąć za mordę. No chyba, że zrobi nam stan wojenny. Zrobi nam stan wojenny, będzie miał pozałatwiane. Błagam was, Polacy, gdziekolwiek jesteście. Przejmujcie władzę w samorządach. Przejmujcie władzę w samorządach. Nawet jak ta proporcja samorządowa będzie niewielka, to będziecie wiedzieć, co się dzieje. Warto być u władzy samorządowej, bo sami sobą rządzicie. Niech się wam chce. I tu mam pretensje do Kościoła katolickiego, do hierarchów Kościoła katolickiego. Dlaczego nie podnosicie upodmiotowienia Polaków, jeśli idzie o władzę samorządową? Dlaczego? Pasuje wam? Pasuje wam! Oczywiście, ale dłużej klasztora niż przeora. Każdemu wystawimy laurkę albo podsumowanie jego pracy. Do władzy samorządowej, do wyborów, tworzyć komitety w miejscowościach małych, większych. Tworzyć! Nie musimy być pod jakimś wspólnym programem. Nie musimy mieć statutu. Wystarczy, że się czujemy Polakami i nie czujemy się nikim innym. I to hasło. Patrzcie na poczet królów polskich, kapłanów durnej tolerancji. Durnej tolerancji, na której tracimy. W tym roku 190 tysięcy 19-latków będzie zarejestrowanych w wojskowych komendach uzupełnień. Będzie zarejestrowanych. Mięsko-armatnie. Mięsko-armatnie. Amerykanie przycupnęli. Odnieśli sukces. Rozbijają Europę. Rozbijają Europę. Ja byłem zawsze eurosceptykiem i przeciwnikiem Unii Europejskiej. I byłem w referendum i głosowałem przeciw Unii Europejskiej. Dzisiaj widzę, o ironio, że jeśli wypchną nas z Unii Europejskiej, ze strasznego tworu politycznego, to jesteśmy na widelcu Ameryki jak parówka i zrobią co chcą. Trudno, jestem Polakiem w Europie urodzonym, Europa jest również moją ojczyzną. Mówię te słowa Jan, skrajny nacjonalista Aleksander Jabłonowski, czyli Wojciech Olszański. Mówię te słowa. To jest ochrona. Można Europę przejąć. Można Europę przejąć. Łatwiej niż myślimy. Łatwiej niż myślimy. Już się zdarzyło tak, że prawo unijne nas chroniło w wypadku gazu łupkowego. Nie mogły koncerny amerykańskie wejść w Polskę jak w krowie łajno na pastwisku, ponieważ nasze przepisy ochrony przyrody i przepisy unijne zablokowały ich działania. W Niemczech piwowarzy spotkali się z panią Merkel i powiedzieli jej tak: pani Merkel, niech pani wybiera albo gaz łupkowy, albo piwo. Nie ma alternatywy. W piwnicznej w Polsce władze samorządowe się zorientowały, że samo poszukiwanie gazu łupkowego przez firmy amerykańskie spowoduje zanik wód zdrojowych. A zyski z wód zdrojowych są tysiąckrotnie większe niż to, co by Amerykanie im płacili za ten gaz łupkowy. Proszę państwa, kończę już, bo ja tak mogę w nieskończoność. Bo się nakręcam. Dlatego, że mam mało czasu. Za chwilę będę miał 60 lat i za chwilę prawdopodobnie trzeba się będzie żegnać z tym padołem. To wam młodym zostaje ta Polska. Obyście nigdy nie musieli walczyć o tę Polskę z bronią w ręku. Załatwcie naszych wrogów ich sposobami. Ich prawem ich załatwcie. Ich prawem, bezwzględnym prawem wyborczym, samorządowym. Nie dajcie się oszukiwać. Nie. Polak nie musi nikogo za nic przepraszać. Polak może najwyżej komuś w mordę nie dać. Z szacunku do drugiego istnienia ludzkiego. Ale jakbyśmy tak zaczęli rachunki wysuwać, to jest powiedziane, ile Niemcy są winni za zniszczenie Warszawy. 840 miliardów euro. 840, więc siedzieć na dupach cicho na tych germańskich zadach i cieszyć się, że biali Polacy wam podnoszą dochód narodowy. Bo jak nie podobają się wam Polacy, to się wam będą musieli spodobać Turcy, Kurdowie. A oni mają po 7, po 10 dzieci. Po Niemcach. Nie będę płakał. Więc kończę apelem. Młodzi Polacy,
młodzi Polacy, albo wyjeżdżajcie stąd i budujcie sobie Polskę w innej szerokości geograficznej, gdzie nie ma strefy zgniotu. Tam sobie zróbcie Polskę i zostawcie tę ziemię, ten przeciąg, który może być przekleństwem, ale może być też miejscem fantastycznych interesów i fantastycznego dobrobytu. Ale jeśli tu zostajecie, to niech się wam chce! Ruszcie te swoje leniwe mózgi! Zacznijcie się inaczej odżywiać! Jedzcie mięso, białko! Bądźcie wojownikami! Rycerze nie jedli chleba! Jedli mięso! Amerykańscy piloci jedzą mięso przede wszystkim. Z mięsa się bierze ta zdrowa agresja. Niech się wam chce. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem. Czołem, żołnierze. Ja bardzo przepraszam, Wojciech, że ja tak troszeczkę cię ukrócę, ale dobrze. Wrócisz jeszcze do głosu, tylko że...